Need I say more? Hello Kitty! Jestem żywotny. Ja potrzebuję porządnej kobiety. Podotykaj sobie. Nie, wiesz co, Paku, nie zrobimy tego. Na bądź jak te dziewczyny, no. A teraz coś zupełnie innej beczki. O nie, nie, nie. Tak, ja coś kupuję. To ja robię to na rzeczko i każdy nam się... Na grubotnie też mam. Na jaki konwent? No a my jesteśmy właśnie, tu jest ten ogrodek pilny, to my jesteśmy... Według wersji amerykańskiej jest syna. Tu jest beczek. Tu. A, dobra, to jest tu jesteśmy, tu jest kościół. Kościół U. Tu jest rynek. Nie? No. Polsko-japońska jest... Czy... Nie, to jest brek się jeszcze. No tam jest kurczę. A balkon? W tym... Nie. Najrobocie pekcie. Stroje mają być mieszane. Tam jest szkoła jedną i drugą stroje mieszane, czyli tak akurat Naruto. No tam jest jakiś szkolika. A tam też idę, no! Nie. Bodyguard jestem, więc... Ile pani wydała za to? Kto? Co? No, to takie... Tak... A to Witka, proszę się pytać, bo to nie moje. Na grilla, widzę pan, rozpałka taka, pani to... LOL. Jak w ogóle to będziemy my za kulisami. Nie, mówię, że dobrze, że jest tak mało. Ale sobie przybił ten, żeby taki teleobiekt, że on ustawia ten podjazd gdzieś po piątego rzędu, aż staje na końcu, nie? Wiesz, że to będzie na YouTubie.
życie. Ej, zadzwonię do ciebie, to tam już ja mam marzenia. Nie mogę się doczekać. Ja proszę. Ale nie przydaj tego na YouTube. Pozdrawiam mamę i moje dolfiki. Okej. I Igę. Dzięki. Pozdrawiam też Ano 777. Jori, powiedz coś do kamery. Daj jej spokój, ona śmierdzi. Jesteś moim sąbadzie. Nie tu. Nie tu, sąbadzie. Wpuść mnie. A teraz coś z zupełnie innej beczki. No, dawaj piosenkę. Du 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 dum. Stoję w kolejce. Du 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 dum. Na BKW. Du 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 dum. Nie mam wypaw. Du 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 dum. I zimno mi tu. Du 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 dum. Na się wścieka. Du 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 dum. I poszło w pizdu. Du 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 dum. Wyszukać pokoju. Du 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 dum. Na BKW. Du 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 dum. Pięknie, bez komentarzy. Udział wzięli. Zacznijmy, Forest Diva Alba jest. Dokładnie. Ja się nie wiem, czy ja poszłam na koncert. Trzeba byłoby nagrać. A jak będę miał początek, to będzie nagrane. Jeszcze raz. Co? Będziemy sławne. No, dawać piosenkę. No już nagrywasz się, już. Mamy się tutaj w tobie. No, do słoneczka trochę, chodź. Główka do góry, bo ty za duży jesteś trochę. O. Ale tam jest gabinet. Co? Badań psychologicznych. Gdzie? Myślisz, że to jest. A teraz coś zupełnie innego, tak miło, to jest trochę. You know.
No, Rusi, śmiało, powiedz coś. Rusi się wstydzi. Zrób mu coś. W dzisiejszym odcinku z Rusim, który uważa się za taśmę produkcyjną dzwoneczków z różowymi karteczkami. Powiedz nam, jak się czujesz? Co to znaczy przycinać różowe karteczki? On przycina żółtą niteczkę. Dobrze, to żółta nitka przy różowej piance, to jak się z tym czujesz? Może to jest czy to dla autystycznych dzieci takie zajęcia jakieś. Czy zawsze o tym marzyłeś? Bo nic nie mówi, to wiem. Czy wiesz, ta sprawa, że mogę się zrealizować wreszcie. Chodź, załap się na film. Dokumentalny? Tak. A o czym zawsze marzyłeś? Czy jest to spełnieniem twoich marzeń? Od małego marzyłeś o przycinaniu żółtych sznureczków? Bo osobiście, moją osobistą dygresją jest, iż czerwone są bardziej ponętne i pociągające. Ja marzyłem o niebieskich, ale... Nie może mieć wszystkiego. Dlaczego niebieskie? Opowiedz nam o tym. Weź tak. Osobista taka. Fetysz. Nie. Dobra, a czy wiesz, co pan Freud by powiedział o twoim fetyszu niebieskich sznureczków? Ale on ma fajną twarz. To wszystko się kojarzy. Ale on ma fajną twarz. Oto, czy te, oto, taką, oto wizualizacja niebieskiego sznureczka. Według profesora Freuda. A tutaj jest kształt faliczny, jakby ktoś potrzebował. A tu kształt faliczny podczas erekcji. I jest pochwa nawet. No my... Chcesz wsadzić? Wsadź, wsadź, pomogę ci wsadzić. To się kieruje, tak kieruje, mama. Tak kieruje, a, nie, chodzi, tak. Chodź, nie zezwolę, do końca. O! Śliska sprawa. Zawstydziłeś się. O. Dobra, kończymy, bo mi go. Shingi koń! Hajo dośniło, dośniło, iśmo jasia, szolę dośniło, jeszcze na, ludzie cosplay, no, już, Ośli dośnę na balkon, a ci chcą na dekawu. Szoni nie dążym, a chodźcim odres na nie. Już mają kołni, już się daj do mnie. Ją tak, stąga go. Ho, nie ho, na dekawu. Excalibur. Excalibur. W roli Excalibura wystąpiło... Okay. No to profil, proszę do siebie twarzami, bo chcę mieć ładne profile. Tylko w oknie na bogów Bahamut bliżej. A on jest za duży, za wysoki. Klękaj. O! No to ty. Trochę ja. Oho, będzie bitka. Cóż, przyjechałaś tu robić na... Jak to się nazywa to wydarzenie? DKW, czy jakoś tak? DWK, FTW? Dzień kwitnącej wolny. Powiedz o DKW, czekaj! Czekaj! Panasiu! Wol! To mam wszystko. Okej. Dobrze, to może koleżanka będzie bardziej elokwentna. Wol? Lol. Nie będę... Nie... Wol? Chciałam powiedzieć, że to jest bardzo przyjazna atmosfera. Przyszliśmy 100 metrów i spotkaliśmy 50 osób, które wyglądały, jakby miały nam ochotę wpierdolić.
Wyglądają tak, jak wyglądają. Pep jest głupia, strasznie na forum pisze takie posty, że stary, po prostu gęba opada. Kto, kto, kto? Pip. Aha, dobrze rozumiem. Lady Pip. Lady Pip. No i to wszystko. Dobrze. Ona ma tam filmik, jak pracę reklamuje. Zabójstwo cosplayem. Jest o 19. Jak to teraz o tej 21 to jest ta próba? Tak, to znaczy o 21 wchodzimy na budynek, bo nam pozwalają. I znowu będziemy się pewnie bawić. A właśnie, bo... Słuchaj, tak z organizacyjnych rzeczy, za pół godzinki warto by się zacząć zbierać już za do tego. Za pół godzinki dowiedzieliśmy się przed chwilą, że o 12 mamy stamtąd wylecieć. O kurwa, jak to się załatwi, to będzie jeszcze najlepsze. Lol. A czy ale... 23? Znaczy poczekaj, ale od kiedy niby mieli nam dawać ten? Od 9. Od 21 mieliśmy mieć salę, tak? A kończy przed. Znaczy nie, tak na przed chwilą powiedział, że o, babka mu powiedziała, że do 23. O 23 ma nas nie być. I kto to powiedział? Ktoś z... Jak no, coś z dyrekcji. Ktoś z dyrekcji. Czyli gówno zrobimy, tak? Czy nie, no może coś się uda, ale to nie w... Ptaszki, drzewki i motylki, nasze bogactwo przyrody, złożone w jednym tutaj okazie, zwanym dąbem bezszypułkowym, ustanowiony był już w XVIII wieku, gdy posadził go król Stanisław Poniatowski na tej ziemi ojczystej. Za czasów jeszcze powstania Silezji, wszystkie nasze kochane zwierzątka, motylki, ptaszki, robaczki jeszcze nie należały do fandomu mangowego, a to bardzo źle, bo fandom mangowy tyle daje i można uczestniczyć w fajnych wydarzeniach i można... o mój Boże, to pełzacz leśny, proszę zauważyć, ten pełzacz leśny obmatuje te drzewo. Na pewno on należy do fandomu mangowego. O mój Boże, to drzewo ma fajne kwiaty. To jest ten, co przeklina we Władcach Much? Przeklinaczek? Ale opasuje. Jeszcze cena jest na nim. Jaka? 2,50. Nie oglądaj Star Treka nigdy? Nie. Ja, nie go ktoś kopnie, bo ja nie mam rąk. Bardzo dobrze. Dobrze. To jest człowiek, który nie oglądał Star Treka. Tak wygląda. Z bliska. I z daleka. Tak, teraz się załam. Star Trek. Star Trek. Star Trek. Star Trek. I am your father. To nie ta bajka. Tak wygląda wyemowany nie Star Trekowiec. Mam jakiś emo badge. Hetalia jest najbardziej emo. Poczekaj, muszę złapać o... Pokaż tą Hetalię, co za syn szklarza. Tu ma Polskę. To jest największe emo. Największe emo, Polska. Okej. Nie, największe emo to Sawkę. Taki odpowiednik Polski. Nie widziałem dzisiejszego zdjęcia, jakie mi zrobił ten bohem. Możesz przestać. No wreszcie. Obracaj tu. Dupa zamknięta. Proszę państwa, to jest współorganizator DKW. Tego szukasz? O Boże. Jak ty możesz teraz spojrzeć w oczy tym, który zaopalił? 10 minut spałem i obudził mnie. I nie można było, aż w końcu znalazł nam tak, z którym nie mogliśmy sobie poradzić. Próbowaliśmy dzwonić do rektora, z którym było wszystko umawiane. Ceteką. Ale był na wakacjach. I nie można było się do niego dodzwonić. Była umowa jakaś podpisana? Właśnie nie. Właśnie zaczęliśmy piwami, ogólnie tam zaczęliśmy, gadaliśmy i w ogóle patrzymy, ona siedzi pod drzewem i już trzecią butelkę mistaka otwiera. Więc...
jeszcze takiego błędu chyba. Techno! Zapraszam cię do pokoju zwierzeń. Czy wiesz, że pojedziesz na Funekai? Wiem. A wiesz kiedy? Potem to poprzykleję zaraz. Ała. Na rok. Hello everybody! We have a great event called Nikki W. And now we have a special report with our special guest! Hello, Luna! What do you think about Nikki W? Are you sure, Luna? Alright! And now we have second guest called Goofy. Goofy, what do you think about Nikki W? You're so rough, where are you? I don't know. Oh no, I know who Sora is. Which car? Sora! Ale powiedziano dużo mleka. No, dużo. Du, 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 stoję w kolejce. Du, 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 na DKW. Du, 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 nie ma noclegu. Du, 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 i zimno mi tu. Du, 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 Lina się wściekła. Du, 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 i poszła w pizdu. Du, 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 szukając pokoju. Du, 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 na DKW. Du, 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 du. Dziękuję. Co, już? No już. Dalej się już nie rymuje. Dobrze, dobrze, dawać, dawać, dawać. Obiadem jest kocz. Du, 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 du. Uszy zostały. Du, 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 du. Nie ma rymu tu. Czy to nie mam czystą pościel, du, 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 du. Chyba się śni, du, 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 du. Mam też prysznic, du, nie, du, du, du. A grzyb pod nim śni, du, 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 du. Palący się, nie, palący się krzenik, du, 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 du. I zakaz jest zdjęć, du, 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 du. Kwagrosy spaczony, du, 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 du. Dostajesz zdjęć, du, 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 du. Gdy coś pójdzie źle, du, 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 du. Za łóżkiem drzwi są, du, 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 du. Za uciekałem. Kał? Co? Więc uciekamy! Chyba jesteś kał! Chyba jesteś kał! Chyba jesteś kał! Nie było nas tu! Du, 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 du. Żegnaj DKW! Brawa! Przepraszamy za pomyłki. Nie, przepraszamy za pomyłki, wersja beta raz i w ogóle. Ale jest jeden pozytyw. Zapraszam na konkret. DKW się już kończyło. Tak, ale to jest dopiero pierwszy dzień, drugi jeszcze musi powstać. Ale nie ma drugiego dnia, to nie konwent. To nie konwent. Nie? To nie konwent. Dlaczego nie konwent? To nie konwent. To nie cosplay. Przecież tu się pije alkohol, a tak się nie pije. W tym miejscu. Tam spał? Nie, że spał, po prostu tylko tak, spał, a wtedy on mówi, że spał, to spali bąbelka wejdzie. Że było 9 stopni i potem sobie... A się wyjemy w grodzie. Się wyjemy. Tak. Dzięki, no. Szarała sobie lekarka. Zrób zdjęcie z zupy smaku grzybowym. Co to jest? Ktoś chce mieć zdjęcie z tym? Makaron z grzybem. Zdjęcie z grzybem. A teraz ja zabawię z innej beczki. Seks! Seks! Znaczy, to wygląda bardziej jak kupa. Kupa z tak? Bliska? Tak? Ja wam pokażę, jaki mam kształt. Zamówiłem sobie. Za 5 plusek. Proszę pokazać. Jaka jest interpretacja tej rzeczy? Domyśl się. Hello Kitty. Dobra, dziękuję. Pan mówi Hello Kitty. A ja wam pokażę inną rzeźbę. Zamówiona w barze na Iconic kotlet de volée. Za 14 zł. Kalina chciała zgwałcić jakiegoś mężczyznę w pociągu. Myślę, że ona bardzo naprawdę się cieszy, że tu przyszła. Nie, to nie tak. A ja? Bo rozdziewiczyć. Ku tego biku czy BC. Fuck! Jesteś kiepskim fotografem, nie łapiesz chwil. Jesteś beznadziejny, wykorzystujesz już wytarte ścieżki. Będę miał drugiego hejtera. Utarte, tak. Oczywiście wrzucasz w swoje galerie, jak ostatni kwak, jak ostatni. Au, 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 au. Czyli jak najmniej osypie komentarz.
Już, podotykali sobie. Były cycki. Gdzie były cycki? Ja wszędzie leżę. Za co? Za cycki. A gdzie? Na balkonie. To chciałem usłyszeć, a ty? Nie, ja proszę. Musisz. Nie przebierzesz się za cycka na wiadomym konwencie? Boli. Na blonie? Nawet im traucik jedzy! O Jezus, mam straszny pomysł szatański. Nie, wiesz co, Paku, nie zrobimy tego. Jedziesz. No bądź jak te dziewczyny, no. No wczuj się, stary, wczuj się! Co ma moje pierwsze? Ty robla? Ja nie robił, nie wiem, muszę. Okej. Przypiąć jakiś ten. Czego ten nie zrobiłeś? O, kolega t***wicz, to wszystko jego wina. Co masz o tym winie? Thank you.
I wanted to see lots of sex. Show yourselves. What a shame. And here I thought we could be friends. Pociągi gdzieś mniej więcej odległość 700 km. Całą podróż
czasem za około 20 minut. Nic dziwnego, że w tym momencie pojawiło się dziwienie numer 1. Andrzej, 60 razy 4? Jak to 10 godzin? I co tam takiego piszą? Kagebushi no Nagijutsu. Piszą, że jakieś meksykańskie chorobska dotarło już do Polski. Chcesz jest naszymi masta? No i! No to to ha! Musimy w takim razie uważać, żeby nie dopadło nas jakieś świństwo. Świństwo, rozumiesz? Ha, ha, ha. W tym przypadku był to pasjonat języka japońskiego, który niestety nie należał do najbystrzejszych. Dasuka Kasiana? Ty synu psa. Jak widać, honor ma znaczenie nawet w PKP. Niestety nie wiedzieli, że w przedziale z nimi jechał ninja. To by było na tyle. Dziękuję. Wkład? Odkład? Hello? Odkład, proszę. Teraz coś zupełnie innej beczki. Ile razy można pokazywać to samo? Tak jak balkon. No ile razy można? Znowu balkon? Przyjeżdżam na dekabu, balkon! To się coś nie wytnie. To się wytnie. Powiedzcie to jeszcze raz, na co macie wyjście? Na ten balkonie. Na to coś to pleśnieje. Ej, na co? Na balkonie. Na to o, właśnie, na balkonik. Za co? Za cycki. A gdzie? Na balkonie. Co? Tam jest balkon. Nie muszę powiedzieć. Kwapu, cięcie. Pośnę na balkon, a cięcie. To się wytnie, ale muszę cię Decha zmartwić, dlatego że nie może... Nie, może znajdę to zdjęcie, jak przy konsolecie, którą bawił się Techno na górze w reżyserce, tutaj na DKW, są takie pokręciołka i pod nimi jest napisane balkon. Do the impossible, see the invisible, row, row, fight the power. I love sushi. Yeah. I love Java, period. Yeah! And J-Roll. Yeah! Gilugamesh. Yeah! Yeah. I love anime. Yeah! And manga. Yeah! And anime. Yeah! And teraz to jest zupełnie innej beczki.
Trzymacie. Okej. Wiatr się nie poddaje, wiatr wieje. Dobra. Lina, trzymaj. No a w cieniu. I to jest tam był. Nie, to na końcu. Na końcu jest, no. 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 Lina, zapowiedz ich. Kto to był w czyjej roli? Czekaj. No dajesz. Ale ma powiedzieć, za kogo byli przebrani? Tak, wszystko to, co powiedziałeś przed chwilą w pokoju. Ale to nie w amiku. Whatever. No dobra. Teraz Lina Sakura Yano jako Kaito i Yakaito w tej roli gościnnie Rushi i Maru. Z poprawką, że to byli. To byli. Ale nie, to możesz kiedyś przeć. Wcześniej. O matko, no dobra. Czemu robisz mi to? Ostatnie słowa. Przecież... O, to było doskonałe. Robi śmiechni. Łzy w oczach. Ale to gitary powinnam stać. Dobra, możemy skończyć robić nas pompę, proszę was! Ale mamy tego osobne kosta kosty. A teraz to są najbeczki. Bytom. Miasto luksusów czy miasto wszechobecnego kłamstwa. Wielu ludzi nabrało się na przyjeżdżając na festiwal nazwany DKW. Byli przygotowani, że pojadą do wygodnego hotelu, a jednak spotkała ich niemiła niespodzianka. W tych ścianach znajduje się wiele niespodzianek. To jest właśnie ta legendarna afera mieszkaniowa. Kaloryfery, pleśń, grzyby, mięso w lodówce. To o tym wszystkim opowiedzą nam naoczni świadkowie tego przeokropnego wydarzenia. No i wzięli mnie tam na to spotkanie do Bytomia. Nie? No i obiecywali mi, że tam będę mieszkał w takim ładnym hotelu. Ja jednak się dowiedziałem, że tak. Trochę inaczej wygląda, prawda? No. Ja tam nie widziałem, gdzie tam jest, nie? Teraz szef przyszło, wzięli mnie. Tam jacyś, mówią, że tam FTW, coś. I oni tak wzięli mnie tam pod te drzwi i tam to się stało. Tam oglądaliśmy te drzwi i jak żeśmy weszli, to... Nie może pan mówić dalej? Przepraszam. Dobrze, przerywam. Przyszedłaś do tego budynku. Co pierwsze zobaczyłaś? Pierwsze zobaczyłam palący się kaloryfer. On był i on się palił. Tak. I dymił się też. Jak zareagowałaś? Powiedziałam, że tu się coś pali, ale nikt mnie nie usłyszał. Więc podeszłam do niego. I on się mordział. Dymił. Rozumiesz? On się przebiłem. I świecił się na czerwono. Po prostu... Spytaj, co mówił. A czy mówi coś do siebie? Ale powiedział, że był mówienie komu. Potem... Co by zrobił, gdybyś powiedziała? On powiedział, że mówił z tego mnie. Do mnie, a panie rzeczy by nie robił. Kalory! Czy mógłbyś nam opowiedzieć o legendarnej aferze noclegowej? Tak. Kiedy przyjechałem, całkiem zmęczony, po
długiej podróży do Bytomia, doszedłem do BCK i tam spotkałem grupę osób, które powiedziały mi, że niestety nie możemy spać w hotelu i że będziemy mieli jakieś zastępcze pokoje. I przyjechaliśmy tutaj i zobaczyliśmy, że tu jest jak w więzieniu. Ja poczułem się tak jakoś tak strasznie skrępowany i po prostu zobaczyłem te pokoje, że tak po wielu ludziach tutaj jest, że się śpimy wszyscy razem i stwierdziłem, że nie wiem, że chyba nie wytrzymam chyba tutaj. Czy widzieliście osobę odpowiedzialną za tę całą sytuację? Nie, ale jakbym go zobaczył, to... Odczuwałeś dyskomfort przebywania w jednym pokoju z innymi ludźmi? Tak, oczywiście, ja się bardzo boję kontaktu z osobami, szczególnie jak śpię w nocy, bo tu są mężczyźni i ja nie wiem, co chodzi. Co miałeś wspólnego z całym tym wcześniej opisanym wydarzeniem? Ja nie chwaląc się też uczynił i jestem z tego powodu bardzo cokolwiek. Jaka była twoja w tym roku? Jestem w szoku. Ja obiecałem ludziom hotele z łazienkami. Ja, tak. I co się stało? No, jest hotel z łazienkami na korytarzu. Ja nie mogę tego przeboleć. Co czułeś, jak wszedłeś do tego budynku? Jak widziałeś, co zrobili z zamian? Byłem szczęśliwy, że wreszcie tu dotarliśmy. Byłem taki szczęśliwy i czułem potencjał tego budynku. Oglądałem Amityville Horror. Ja wiedziałem, że tu się nocą będą działy fajne rzeczy. I że ten hotel, który miał być... Nie, on tam hotelem dla chłopców. Ten hotel tutaj ma duszę. On tu ma duszę, proszę państwa, i te dusze przyjdą po was, nocy przyjdą. Robimy dusze, które przychodzą. Jak przyjechaliśmy na miejsce, pan, który jest kierownikiem, powiedział: przepraszam, ale idę na obiad. Bardzo mi się też podoba kiwer z kotarką, ale szczególnie sobie cenię do jazdy tutaj, czyli dojście 15-minutowe z miejsca nocnego na miejsce występu. I w chwili, w której ci mówią, gdzie masz strój, ty mówisz: tak, oni ci mówią, to przynieś. Dziękuję. Okej, idę dalej. Dziękujemy. Jakieś wrażenia na temat DKW? Chuj! Wol! Co? Wol! Coś jeszcze? Mać! Czy ja chcesz coś jeszcze dodać? Krzywo będzie! Krzywo jest! Dobra, ja wam nie przeszkadzam. Jeszcze raz. Halo! To są buty dla lalki! Nie wiem, czy to... Ano! Parę słów na temat DKW. Nie ma konwentu, du. Jest DKW! Du. I to z tego du. Już nie ma mnie tu! Dziękujemy. Iga, ty parę słów na temat DKW chcesz? Sansei, parę słów na temat DKW. Przecież memę DKW. One mają niebieskie dziewczyny. Czyż? Czy już było powiedziane to memę DKW, że DKW nie chce się, bo boi się grzyba? Chcesz to powiedzieć? Okej. Okay. Dzięki. Parę słów na temat DKW. No. Trochę dziwne. Trochę dziwne, no i. Nie, się, bo boi się grzyba. Okej, dzięki. Mr. Excalibur, parę słów na temat DKW. Grzyby są dobre. Co? Grzyby są smaczne. Okej, dzięki. Parę słów na temat DKW. Niestety tak było, no i to mam tak sprany mózg, ja nic nie powiem. Tak, grzyby. Jak wyjdzie, to mam. Masz? Tak. Nie wiem, jak. Tutaj wszyscy są też. Zero, parę.
parę słów na temat DKW? Czy wypadałaś? Nie, nie będę się śmiała na ten temat. Dobra, spoko. Jej. Parę słów na temat DKW. To może zacznę od dowcipu, który mi wpadł. Jaka jest... Nie kręć moje słówko. Jaka jest różnica pomiędzy DKW a pizzą? Pizzę można zamówić bez grzybów. No ogólnie jestem zawiedziony, bo słyszałem, że moja ulubiona grupa cosplayowa WT Flaction sypia w schowku na szczotki. To jest tylko w ogóle nie do pomyślenia. Naprawdę jestem zawiedziony. No to może teraz. Dziękujemy bardzo. Iga, coś do powiedzenia? Dobra. Dobra, nie przeszkadza. Nie wiem, ty już mówiłaś? Parę słów na temat DKW? Nie. Prosimy. Bardzo proszę podoba na DKW, gdyby nie nasz grzybiczny papier. Dziękujemy. Parę słów na temat DKW. Dzięki. Juri, parę słów na temat DKW? Okay. Chcesz coś powiedzieć o DKW? Dzięki, dlaczego grzyba. Dobra. Nie kończmy dalej. Ale jak to... Jak powiedz coś o DKW i kończymy. Boli mnie nerka. Zielono, jesteśmy na łonie natury, w pokojach. Znaczy, jest bask. Okej. Na coś pasu. Koleżanka, coś o DKW. Ja nic nie wiem o DKW. No i to jest właśnie, to jest bardzo dobrze powiedziane. Rusz i załapałeś się, bo stoisz obok. No. DKW. No. DKW, tak. A gdzie to? Tak, tak. Dokładnie. Kocham to. Co jeszcze? Czekaj, to gdzieś tu było. Nie z tej strony, nie z tej strony chyba. Czekaj, bo... Gdzie ta Nie kręć tą Bo nie mam ostrości. Nie, ty mnie zabij. Nie pozwalaj sobie. Dawaj napis. A ten. W sumie to Ramroy daje. Cie! Nie cię! Nie cię! Bo się boi grzyba! Leśnie! Dzień kapiącej wilgoci! Dzięki piącej leśni! Nie rozumiem, co Greju, powiedz, co sądzisz o DKW? Było fajnie! O, dobrze. Jeszcze coś? Były cycki. Hello, hello! Bawimy się. A teraz coś z zupełnie innej beczki. W konkursie cosplay nagrody są rozdawane troszeczkę inaczej niż w pozostałych konkursach. Mianowicie pierwsza osoba wybiera sobie zestaw, kolejna osoba wybiera kolejne zestawy, które zostały. Ponadto przyznawana jest nagroda, można powiedzieć, 3B, czy nagroda o pocieszenie. Ej, to B, nie, to jest koszt, tylko trzeba było wyłonić kolejne. To są trzy równe rzeczy, dwa, trzecie miejsce są dwa równe rzeczy. Kolejne wyciągnę tutaj resztę. Pierwsze miejsce w konkursie cosplay zajęła Kylie jako Steel. Gratuluję. Dziękuję.
jako Excalibur. Gratulujemy. Miejsce trzecie, właściwie trzecie jeden, już tutaj decydował rzut monetą, troszkę szczęścia, bo miejsca były cechą. To ten trzecie jeden zajął lub zajęła Yunato jako Sakura. Gratulujemy. Ci zazdroszczę. A patrz na Jena. Dla pana Vita Brunner. Gratulacje. Bardzo dam. Nagrody turnieju GOPO zostały przez firmę Skarby Hilda z Harbourcom. Czy on nie ma takiego już w domu? To jest 30. Drugie miejsce w turnieju międzynarodowym go zajął pan Marek Kamiński. Trzeci dan, gratulacje.
rozpędzają się od razu po nagrodę, a tu jeszcze trzeba rączkę podać. Przypał. A to wygląda jakoś konkretniej to pudło niż tamto. Co? Chwedyna, również ma ten. Nie, przebierze się za za cycka na balkonie. Z racji faktu, iż niestety nasza główna osoba odpowiedzialna za konkurs graficzny bardzo, bardzo, bardzo kiepsko się w ostatnich dniach czuła i niestety nie była w stanie nam przekazać tych danych, dlatego tutaj musimy przeprosić i wyślemy nagrodę pocztą, ale naprawdę bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Wyniki ogłosimy na stronie, a z nagrody wyślemy pocztą. Te wielkie gratulacje za zwycięstwo. Rozdaliśmy, gdyż uczestnicy niestety nie byli w stanie doczekać do końca i ostatni transport uciekał kilka minut zaledwie przed rozdaniem nagród. Dlatego jedynie wymienimy zwycięzcę. Przynajmniej się doczekali. Oni są kochani. Do zajęcia trzeciego miejsca bardzo serdecznie gratulujemy w konkursie karaoke Cheesemanowi. Miejsce drugie zajęło wspaniała Inoci. Kosa nie przyszła po nagrodę. Bardzo miejsce pierwsze zajęła para Osiegajon i Najon. Gratulacje, wielkie gratulacje. Przejść do kolejnego konkursu, który możemy tutaj rozdać. Są to konkursy konsolowe. Prosilibyśmy tutaj szefa sekcji o podejście i przekazanie mnie. A gdzie Un? Ale to chyba już rozdali też po konkursie. Tak mi się wydaje. No dobra. Rozdana jest. Za konkurs Wii Tennis. Są rozdane nagrody. Rozdane nagrody również rozdaliśmy. A, o, wow. Gratulacje zatem dla zwycięzców. Ktoś jeszcze został z tyłu? Czy jest ktoś, kto brał udział w larwach tutaj na tej sali? Rozumiemy. Zatem nagrody również przesłane pocztą. Cisza. Taki krzak. Tak. Nie, Ramroid jest zamiast krzaka. No przeturlaj, tak się. Tak jak głowa wytyle, to się przeturluje. Kolejnym konkursem, który jest wart nagrodzenia, jest tak zwany cosplay panowski, czyli konkurs najbardziej spontaniczny, jednocześnie najbardziej kierowany na typowych panów kultury. Nie mogę cosplaya. Był. Ale Rogan jest też organizację miał spontaniczną bardzo. Troszkę inaczej. Prosiłbym tutaj szefa sekcji o przekazanie wyników, jeśli się dało. Ale były wyłonieni zwycięzcy w ogóle? Tym? Fanowskim? Ja nic nie wiem. Proszę, zapraszam. Aha. Kołczu, no, jak to było? Konkurs tak się nazywał? A cosplay panowski. Konkurs panowski. A jeśli chodzi o konkurs, jeżeli chodzi o cosplay panowski, to ktoś przeznaczył mikrofon. On jest w WWF-u to. Jeżeli chodzi o cosplay panowski, była to atrakcja, która nie była sędziowana i nie była robiona po to, żeby wygrywać nagrodę, była po prostu czysto dla zabawy. Dlatego ustaliliśmy, że nagrody zostaną przyznane uczestnikom drodze lotnej, czyli po prostu po samym wydarzeniu weźmiemy wszystkich uczestników, którzy brali w tym udział. Nie możemy mieć pełnej, ponieważ uczestnicy mogą także brać udział w wolnej stopy i po prostu rozdosujemy pomiędzy nimi drobne pominki.
zastosowanie oraz kontakt, który będzie w drogą elektroniczną mailową nagrodę do świętego uczestnika. Tyle, jeśli chodzi o konkursy oraz turnieje, ale większość z tych nagród zostanie odesłana pocztą, jednakże chcielibyśmy tutaj wyróżnić na pewno przynajmniej jedną osobę, która bardzo pomogła w organizacji, a nie była jednocześnie określona bezpośrednim organizatorem. Tak, no. Mówię tutaj o zamaskowanej, prawda, pani w tych drzwiach. Prosiliśmy tutaj na środku, pani Anciszka, naszego tutaj tłumacza. Bardzo serdecznie zapraszam. Ale fajne trampki. Nagrodę chcielibyśmy przekazać tutaj. Zestaw pokazać naprawdę organizację jak najbardziej opłacie i pamiętamy do współpracy przy organizacji nowego DKW 2010. Ja bym chciałbym zakończyć naszą uroczystość oraz zaprosić wszystkich uczestników na taniec ogniem, który zacznie się wkrótce. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie, za cierpliwość, za wytrwałość z nami nawet w tych trudnych chwilach. Bardzo dziękujemy i zapraszam w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Na dalej. Monster of Co-
No, tu są mężczyźni i ja nie wiem, co będzie. Co poczułaś, kiedy dowiedziałaś się, że nie będziesz spała w prawdziwym hotelu? Ja poczułam... nie poczułam nic. Nie czuję się dobrze w tym. No, dobra. Nie, muszę się nie stanie przygotować. Czemu ty mnie tam nagrywasz? Proszę państwa, pierwsza osoba pokazała twarz. Ja czułam przy sobie. O, tak. Ja pokazałam twarz, ponieważ się nie boję pokazywać twarzy, dlatego będę mówić o tym. Dobrze, a czy są rzeczy, których jeszcze nie boisz się pokazywać? Och, jest wiele takich rzeczy. Dobra. Czy ja muszę jeszcze jaśniej to wyjaśnić? Bardziej jaśniej rozjaśnić. Ale nie czuję się teraz mentalnie, że tak powiem, i psychicznie, żeby pokazywać takie rzeczy, ponieważ tutaj... A kiedy będziesz? Kiedy będę? To potrzebuję kilku rzeczy w sumie. Świeczek zapachowych i olejków. Nie. Takie rzeczy to jest po prostu przereklamowana sprawa. Ja potrzebuję porządnej kobiety. Tak jest. Dobra, dziękujemy. Ja bym się naprawdę pójdę. Cięcie. Kto zadaje pytania? Załóż czapkę, kołczu! Kołczu, załóż czapkę, gdy promocji nie ma, gdy reklama w kratkę, uszka się w niej zmieszczą. Aha. Coś tam, kołczu, jesteś ocalony, dokonaliśmy eksorcyzmu, wracaj do nas. Dziękujemy. Nie wiem, co tu się będzie działo. Bo nie wiecie co, że... Kręcę. Luka, seks. No to będę sama robiła. Ale coś druga miała. Nie miała. Ta druga była lepsza. Ale właśnie, tą zieloną sakurę trzeba sobie wydrukować. Ona jest... Bahamut, walcuj za nią. Kurde! Utknął! Jedziesz. Ale to będzie... Ej, podnieś. Podnieś, no.